Dzień dobry, samochód, który chciałem Wam dzisiaj pokazać, kiedyś był taką totalną oczywistością. Było tych samochodów bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj jest ich coraz mniej, ale wydaje mi się, że Opel Astra wciąż ma sporo do zaoferowania, a to jest chyba tak naprawdę taka najbardziej godna polecenia wersja. Zapraszam. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. To jest Opel Astra z silnikiem 1.2 turbo o mocy 130 koni, jeszcze jest 110 w ofercie. Ten jest z automatyczną skrzynią biegów, 8-biegową, czyli takie same rozwiązanie, jak mieliśmy chociażby ostatnio w C5 Aircross, no ale tutaj mamy do czynienia z kompaktem, tam to był kompaktowy SUV, więc te 130 koni wydaje się być idealne do takiego samochodu. Jest to wersja GS, czyli środkowa. Taka mniej więcej kosztuje 140 tysięcy złotych. Jak wyglądają nasze ceny, możecie sobie zobaczyć pod filmikiem. No oczywiście oprócz hatchbacka Astra to jest też kombi, jak zawsze. Ale myślę, że jeżeli szukacie takiego samochodu do jazdy, no to zdecydowanie to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Przejechałem tym samochodem jakieś 400 km. No tak, jest dość ciężko domyć ten lakier, jak widać tutaj. Mi się nie udało. Ale poza tym bardzo fajny samochód. No ma taki vibe starych samochodów kompaktowych, no bo siedzi się nisko. A przy okazji, jak go dzisiaj ośnieżałem, no to dużo łatwiej się go ośnieżało niż te wszystkie nasze nowoczesne SUV-y, którymi zawsze jeździmy, które w większości dla Was testujemy i które w dużej mierze od nas finansujecie. Myślę, że taka Astra to też jest fajny pomysł. Pokażę Wam ją teraz pod maską i powiem, jakie ma osiągi i tak dalej. No te osiągi na papierze nie robią wrażenia, ale w jeździe ten samochód jest jak najbardziej godny polecenia. Jednostka 1.2 turbo, 130 koni, od 0 do setki 9,9. Spalanie według producenta 5,6, 6,5. No takie dość realne do uzyskania, powiem Wam o tym podczas jazdy tym samochodem. Chyba złoty środek, jeżeli chodzi o ten model. No bo to jest jednostka, która jeszcze dużo nie pali, a już całkiem przyzwoicie jeździ. A zapraszam Was teraz, może bagażnik najpierw pokażę tego samochodu. Asterka, Boże, ma takie otwieranie, no to się brudzi. Nie jest najbardziej pożądanym rozwiązaniem, ale zobaczcie, jakie ma fajne trzecie światło stopu, jak z Motorsportu. Wersja czysta, bez elektryczności, ma 422 litry kufra, podwójną podłogę. Zostawiłem to jabłuszka, żeby było mniej więcej widać, jakie to są proporcje. Zobaczmy, co jest pod spodem. Pod spodem prawdopodobnie będziemy mieli koło dojazdowe. Zobaczmy. Nie, zestaw naprawczy, jeszcze parę schoweczków. Także bardzo przyzwoicie. No taki typowy bagażnik samochodu kompaktowego, ale jest fajnie, bo jest rękaw na narty, jak widzicie. Jakieś tutaj pojedyncze haczyki, oświetlenie. No taki, myślę, że typowy bagażnik w tej klasie. Całkiem spory, chociaż wydaje mi się, że Honda Civic, którą niedawno porównywaliśmy do ZRV-a, mimo bardzo podobnej wielkości na papierze, jednak ten kufer miała minimalnie większy, przez to, że po prostu on był dłuższy i można tam było więcej dłuższych przedmiotów zapakować, ale zamykanie fajne z dwóch stron takie. No i przede wszystkim fajny design, ten samochód bardzo fajnie wygląda. No i sporo designu. O, proszę, mamy system, który automatycznie nam zamyka samochód. Jak podejdę do niego, to nam się automatycznie powinien otworzyć. Proszę bardzo. Fajne rozwiązanie, jak się z zakupami idzie. A teraz ten środek. Nieraz go pokazywaliśmy, ale myślę, że warto jeszcze raz. Proszę bardzo, AGR. Bardzo wygodne te fotele są. Tutaj mamy jeszcze logo GS. Trochę takie nawiązanie do sportu. I rzeczywiście, no łatwo się odśnieża, bo samochód jest niski. Ale wsiada się, no tak jak do niskiego samochodu. Takie wsiadanie wymaga przyzwyczajenia, jest to coś, od czego trochę odwykliśmy ostatnimi czasy. No i zobaczcie, jak tu jest ciemno, jakie te panele tutaj są ciemne. Zapalmy ten samochód. Oczywiście wiemy, pokazywaliśmy Wam już Astrę, więc nie jest to żadna nowość. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, tutaj mamy na przykład przyciski od podgrzewania foteli, od podgrzewania kierownicy, od ogrzewania przedniej szyby i one wszystkie się zapamiętują. Czyli jeżeli tu zostawiłem jedną kreseczkę, to jak wsiądę do samochodu, znowu ją będę miał. Podobnie rzecz ma się z trybami jazdy. Wrzuciłem sobie tutaj sport, nie jeździłem w sporcie, ale wrzuciłem go sobie na chwilę, żeby sprawdzić przed myciem. I po zapaleniu samochodu, po tym jak się zamknął i otworzył, w dalszym ciągu sport tutaj miałem. Więc fajnie. No, pokazuje nam się za niskie ciśnienie, w której jest opon, ale to oczywiście jest klasyka, no bo spadło nam trochę temperatury. Zobaczcie, jak ładnie wykończona kierownica jest w tym GS-ie. Przy okazji bardzo fajne ma sterowanie.
Ekrany są przejrzyste. Mimo tego, że no jestem fanem klasycznych rozwiązań, to tutaj mogę się do nich przyzwyczaić. Te informacje, które są wyświetlane, nie są za małe. Ja często mam ten problem. Troszkę z uwagi na to, że mam słaby wzrok już, zwłaszcza ten taki bliski. Czasem mam problem, żeby te wszystkie informacje przyswoić w niektórych samochodach. Tutaj jest bardzo przejrzyście, że oni się chwalą, że to jest Pure Panel i rzeczywiście coś w tym jest. No, fajne jest to, że bardzo szybko tutaj bezprzewodowo się CarPlay odpala. Wystarczy sobie przycisnąć, ale on tutaj jest cały czas, więc to jest mega fajne. No, tu się trzeba trochę poprzełączać. Tutaj no niestety, żeby odpalić sobie klimatyzację, to trzeba zrobić w ten sposób, no ale zobaczcie, niektóre przyciski są zachowane, temperaturę możemy sobie tutaj regulować, możemy włączyć auto AC Max, tutaj mamy nawiewy, ogrzewanie, nawiew na przednią szybę, maksymalne ogrzewanie tylnej szyby, zamknięcie obiegu, nie polecam, bo auto momentalnie paruje. Cóż to jeszcze mamy, dwa gniazda USB, w tej wersji nie ma indukcyjnej ładowarki, jest gniazdo 12V, niestety nie ma auto holdu. Wybierak skrzyni biegów taki typowy dla Stellantis, trzeba uważać nie na to P, cały czas to powtarzamy, bo no czasem się nie wciśnie i na przykład możemy zostać na wstecznym biegu i się nieco zdziwić. Tu na szczęście są systemy, które nas prawdopodobnie wyhamują, ale dalej nie jest to nic przyjemnego. Cóż jeszcze można powiedzieć o tym wnętrzu? W trasie robi robotę. Mi się bardzo dobrze tym samochodem jechało, obsługa była bardzo dobra. No oczywiście nie ma się tak dobrej widoczności, no bo siedzi się niżej niż w SUV-ach. O czym ja to opowiadam? No, całe życie jeździliśmy niskimi samochodami, kompaktami, dopiero ostatnimi laty się przesiedliśmy na samochody podwyższone, ale tak dużo podwyższonych samochodów testujemy, no, że taki Opel wydaje się być wręcz sportowy. Wiem, że to jest tylko 130 koni, 130 koni w aucie sportowym to pewnie i w 83 nie robiło wrażenia. No może wtedy jeszcze robiło, ale to już taka końcóweczka była. Potem przecież nastąpiła era turbo. Taka na maksa, a to 130 to pewno było zwolno z ssaków. No tutaj oczywiście mamy małe turbo, które bardzo fajnie jeździ, o tym sobie za chwileczkę powiemy, jak będziemy jeździć. No, warto jeszcze zajrzeć do środka, no bo wiadomo, że samochód kompaktowy to również jest samochód do przewożenia z tyłu dzieci. Zapraszam teraz z tyłu, zobaczycie, czy jest tam miejsce dla dzieciaków. Nieco ciemno tutaj jest, ale zobaczcie, no miejsce jest tak typowo jak w samochodzie kompaktowym. Nie przesadnie dużo, ale mam wrażenie, że i tak więcej niż w Peugeotie 308. Tak, no mieszczę się tutaj tak na styk. Jedno gniazdo USB nowego typu, dwa nawiewy. Cóż tu jeszcze mamy? Oświetlenie LED-owe, luk na deskę rozdzielczą, zawsze tak robimy. Ładnie to wszystko się prezentuje. O i tak w ogóle te przyciski, które tam są pod panelem, no takie sprawiają wrażenie trochę, jakbyśmy sobie na Macu coś klikali. Także fajnie to jest zrobione. No, ale jak ktoś nie do końca przepada za taką kolorystyką, to tutaj szaleństw kolorystycznych nie ma, jest wszystko takie szarobule trochę. No, a z drugiej strony jest to niemiecka motoryzacja, więc taka nieco stonowana. Miejsca z tyłu, no zdecydowanie nie na takie rosłe osoby jak ja, 188 cm, przypomnę, fotel jak zwykle ustawiony pode mnie, ten z przodu. Ale dzieciaki spokojnie się tu zmieszczą. Jechałem tutaj z dwoma dzieciakami, jedno siedziało z tyłu i nie narzekało na ilość miejsca. To co, trzeba się tym samochodem teraz przejechać i powiedzieć sobie troszeczkę o tym, jak on jeździ. Warun mamy taki przeciętny, ale myślę, że i tak nie ma co szaleć. Bardziej chodzi o to, żeby sobie troszkę opowiedzieć, jaki to jest samochód w jeździe. Bardzo podoba mi się klimat tego samochodu, no bo jest dokładnie takim autem, jak kiedyś jeździliśmy, takim kompaktowym samochodem, typowym. Właśnie teraz się odbijam tutaj w sklepie. No fajnie to auto wygląda, ma fajny design. Przy okazji bardzo przyzwoicie jeździć. W tej chwili jedziemy sobie po ośnieżonej drodze, ale nie mam problemów z trakcją. No, jedyne co, no to zawieszenie tutaj, co pewnie teraz troszeczkę czuć, mimo tego, że nagrywamy to gimbalem. No, jest troszeczkę takie sztywne. Ale zobaczcie, no to jest tylko albo aż 130 koni, a ten samochód chce jechać, bardzo przyzwoicie się napędza. To oczywiście jest zasługa tej 8-biegowej skrzyni biegów. Mam takie wrażenie, że w tej C5, którą jeździłem, ona jeszcze lepiej działała. Tutaj ma takie chwile, kiedy potrafi się zgubić. No ale słuchajcie, na autostradzie w pewnym momencie, jak ze 120 chciałem przycisnąć do 140, to zredukowała mi z 8 przełożenia na 4, wydając przy tym taki no, niemalże rajdowy dźwięk, takie bach. I rzeczywiście potrafi sobie, w zależności od tego, jakie są warunki, jechaliśmy pod wiatr,
potrafi sobie naprawdę żonglować tymi przełożeniami. Potrafi zredukować do piątki, potem przerzuci na siódemkę, jak stwierdzi, że jednak nie ma tak dużego obciążenia. Bardzo fajna skrzynia. I rzeczywiście osiągi tego samochodu, mimo tego 9,9 na papierze, no, są takie w zupełności wystarczające. Jest on dość lekki. No, oczywiście to jest taka lekkość na tle współczesnych SUV-ów. Wiadomo, zdaję sobie z tego sprawę. Ale jest to bardzo, bardzo fajna sprawa, że mam lekki samochód i 130 koni nagle okazuje się w zupełności wystarczającą wartością, żeby ten samochód napędzać. Z trzema osobami jechałem, z dzieciakami, ale one są już nastolatkami, więc trzeba je traktować jak prawie dorosłych. Bagaże, 140 autostradą, no i no, takie 7,5 było, pod wiatr do tego. Jak jechaliśmy wcześniej S-ką tak do 120, chyba też pod wiatr, to spalanie pokazywało się na poziomie 6,5. Bardzo przyjemny jest też dźwięk kierunkowskazów tego auta. No takie widać, że to wszystko jest przemyślane, że mimo tego, że no, Stellantis oczywiście dał Oplu trochę tej techniki francuskiej, to zdecydowanie fajna. To jest fajna wersja, no bo oczywiście można sobie kupić diesla, tylko wiadomo, no diesle troszeczkę są już niemodne, zwłaszcza przez ekologię. My takim dieslem też robiliśmy tę samą trasę i pamiętam, że miałem spalanie, czyli spokojnie jechałem bardzo, chyba do 130 max, ale miałem spalanie poniżej 4 litrów. Zrobić coś takiego nowoczesną hybrydą, SUV-em, nierealne w trasie. A tym starym dieslem w zwykłym kompaktowym aucie się udało, ale tutaj te 130 koni, które daje fajną frajdę z jazdy, nie jest dieslem. Też w zupełności wystarcza i też jest oszczędne. To jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. No, prawdopodobnie ten silnik zostanie zastąpiony przez tą miękką hybrydę, czyli ten sam 1-2 piórtek i inna skrzynia biegu, bo to będzie dwusprzęgłówka sześciobiegowa. To już pomału jest wprowadzane, jeszcze nie mieliśmy okazji tym się przejechać, nie wiadomo jak to jeździ, ale ten klasyczny automat ośmiobiegowy tutaj jest godny polecenia. Myślę, że to jest, tak jak mówiłem na samym początku, taka idealna specyfikacja, jeżeli chodzi o ten samochód. Przy okazji zobaczcie, jakie mamy fajne wycieraczki. Kiedyś pamiętam w ciężarówkach takie coś wprowadzono, chyba Scania była pierwsza. Super rozwiązanie, bo bardzo mało płynu schodzi, a szyba jest ładnie wyczyszczona. No może poza tym małym fragmencikiem tutaj, jak jest sól, to on taki jest bardzo odciśnięty. Ale to jest drobiazg, to jest drobny problem tego samochodu, bardzo drobny. Troszkę też mógł być lepiej wyciszony, jak się jedzie po betonie z takimi prędkościami tam powyżej 130 km na godzinę. No to zaczyna być trochę słychać od kół tutaj szumy. No oczywiście to może być kwestia zimowa, które tu są założone. No ale tak czy siak jeździłem samochodami, które są lepiej wyciszone od Opla. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o krótką listę wad tego samochodu. Nie przeszkadza mi to sterowanie tutaj, no bo przez to, że te nawiewy, tę temperaturę można sobie ustawiać niektóre elementy przyciskami, no to w sumie nie jest to najgorsze. Jest ten ekran bardzo przejrzysty, system fajnie działa. Bardzo przyzwoity samochód. Myślę, że jeżeli nie potrzebujecie koniecznie SUV-a i crossovera i nie boicie się tego, że będziecie siadać do samochodu, który jest relatywnie nisko nad ziemią. Jak tak można? Jak w ogóle można robić takie samochody jeszcze? To Opel Astra jest niezłym pomysłem. Zwłaszcza, że te ceny nie są jeszcze takie abstrakcyjnie wysokie. Także zapraszam, sprawdźcie sobie, jakie wersje, jakie ceny mamy. Film nagrywany jest w styczniu 2024 roku. Być może za jakiś czas, jak będziecie oglądać, to tej wersji już nie będzie w cennikach, ale póki co jest i myślę, że ten zestaw napędowy tutaj idealnie do tego samochodu pasuje. Jest to bardzo fajny projekt, bardzo fajny produkt z fajnym dźwiękiem kierunkowskazu. No naprawdę podoba mi się ten samochód. Nie będę tego ukrywał, bardzo dobrze mi się tym autem jechało. Nie ma tych takich męczących dolegliwości samochodów podwyższonych i myślę, że to jest duży plus tego auta. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.